Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, z tej strony Kuba. I dzisiaj następny odcinek na temat zakonu bursztynu. Reputacja. Z uwagi na swój dziki styl życia, brązowi czarodzieje nie są zbyt lubiani przez pospólstwo. Co do zasady, są jeszcze mniej lubiani niż czarodzieje innych zakonów. Popularna opinia głosi, że każdy szaman jest zrzędliwy, porywczy, obojętny i nieprzewidywalny, co doprowadziło do powstania plotki, jakoby wiatr gór pozwoli zmieniał czarodziejów bursztynów w zwierzoludzi. Ów plotka jest wyłącznie potwierdzana za każdym razem, gdy zwykły człowiek wchodzi w interakcję z czarodziejami bursztynu, którzy sami z siebie celowo schodzą zwykłym ludziom z drogi, inspirując strach wszędzie tam, dokąd się udadzą. Oprócz strachu, czarodzieje bursztynu wzbudzają także szacunek. W armiach służą jako wielcy czarodzieje bitewni, wzywając wiatr gór i wykazując się bestialskimi aspektami przed żołnierzami Imperatora. Niezależnie od tego, czy pomoże im upór wołu, czy który powstrzyma milicję przed ucieczką z pola bitwy, czy też wezwą wściekłość niedźwiedzia, która udzieli się zbrojnemu, dzięki wiedzy bestii czarodzieje bursztynu są w stanie przechylić szale zwycięstwa w bitwie na swoją korzyść. Są także znani z pokonywania wielkich odległości w obronie bestii, co doprowadziło do powstania kolejnych kontrowersji w związku z naturą i zakonu. W miarę jak ich mistrzostwo nad gór rośnie, czarodzieje bursztynu mogą się także nauczyć kontrolować bestie wokół nich i wyzwalać z ludzi kryjące się w nich pierwotne bestialskie instynkty. Mówi się, że czarodziej bursztynu walczy z większą werwą o konia biorącego udział w bitwie niż o jego jeźdźca. Wygląd. Czarodzieje bursztynu są łatwo rozpoznawalni dzięki ich bestialskiemu wyglądowi. Nie ścinają swojej brody i włosów, a ich paznokcie są długie i grube. Z czasem coraz bardziej przypominają szpony lub pazury. Ubierają się w futra i skóry zwierząt, które upolowali i zabili. Często noszą też prymitywną biżuterię i szamanistyczne symbole stworzone z pazurów, szponów i piór różnych zwierząt, przeplatając je z bryłkami surowego bursztynu. W skórzanych sakwach noszą mieszanki różnych ziół, a na okazji uczestnictwa w bitwie i odprawienia ważnego rytuału tworzą bardzo szczegółowe nakrycia głowy z czaszek i rogów niebezpiecznych zwierząt, z niedźwiedzi, wilków i majestatycznych jeleni. Czarodzieje bursztynu często noszą szaty, choć w ich przypadku nie są tak eleganckie i piękne jak w przypadku innych zakonów. Ich ubrania mają barwę ziemi, która pozwala im zmyć się z otoczeniem. Szaty przeozdabiają zaś kośćmi, liśćmi i innymi naturalnymi ornamentami przyrody. Większość czarodziejów bursztynu nosi ze sobą symbol strzały, stworzony z różnych materiałów i pojawiający się w ich zakonie w niezliczonej ilości unikatowych schematów. Niezależnie od tego, czy jest to pojedyncza strzała schowana za pasem, czy też cały ich kołczan przewieszony przez plecy, motyw strzały, czy w ten czy inny sposób, jest nieodłącznym elementem symboliki zakonu oraz uznanym przez czarodziejów bezcennym narzędziem pozwalającym na przetrwanie w dziczy. Jako że bursztynowy wiatr jest wykorzystywany do czerpania mocy aspektów bestii, czarodzieje bursztynu mogą z czasem zacząć przypominać zwierzęta, które tak wielce miłują. Przykładowo, jeśli szaman często wzywa na pomoc aspekt wrony, z czasem jego nos może stać się spiczasty, przypominając ptasi dziób. W ten sposób w towarzystwie złożonym z czarodziejów bursztynu jasno widać, który z aspektów gór poszczególni czarodzieje upodobali sobie najbardziej. Czarodzieje bursztynu nie mają czasu na dochowywanie etykiety dworskiej, ciesząc się reputacją dzikich i nieprzewidywalnych ludzi. Wielu z nich nosi magiczne kije i kostury upstrzone piórami, przeozdobione kawałkami bursztynu i kośćmi zwierząt. Często można także u nich dostrzec łuk i kołczany strzał, które również robią własnoręcznie. Starsi magistrowie zakonu często przyjmują pewne fizyczne atrybuty duchów zwierząt, z którymi chcą obcować. W związku z tym wielu z nich rozwija kły wilka, futro zamiast naturalnych włosów lub szpony przypominające szpony orła. Motywacje i mentalność. Podobnie jak większość czarodziejów, czarodzieje bursztynu pragną zostać mistrzami wybranego przez siebie wiatru magii. Ich pragnienie zgłębienia wiedzy bestii nie jest jedynie ich scholastycznym, życiowym celem, ani ich zagrywka mająca na celu zdobycie większej władzy nad otaczającym ich światem. Brązowy wiatr woła do nich na poziomie pierwotnym. Co więcej, brązowi czarodzieje czują, że ich rolą na świecie jest wyzwalanie bezlitosnych, dzikich mocy puszczy. Szamani są przyciągani przez dziki świat przygód z wielu różnych powodów. Część z nich nigdy nie ukończyła zakonnej praktyki, w związku z czym przemierzają stary świat, chcąc dowieść swej woli przetrwania w zgodzie z własnymi instynktami.
Jeśli plemię zwierzoludzi w pewnym miejscu kontynentu zacznie bezmyślnie mordować wielkie ilości zwierząt, czarodzieje bursztynu mogą ogłosić wewnętrzną krucjatę, mającą na celu upolowanie tych nienaturalnych drapieżników i przywrócenie porządku w dzikich puszczach. Teklis i Finreir, którzy jako pierwsi zaczęli przekazywać swoim ludziom protegowanym tajemnice wiatru gór, bardzo szybko zdali sobie sprawę z tego, że ów wiatr magii ma bardzo dziwny efekt na ludzkie umysły. Jak zaobserwowali, z czasem ich uczniowie zdawali się przykładać coraz mniejszą uwagę do problemów i kłopotów ich własnych sąsiadów, skupiając się na potrzebach środowiska naturalnego. Strzała jest symbolem Taala, boga dzikich miejsc i polowania. Z tego powodu strzała była naturalnym wyborem przy potrzebie ustanowienia symbolu Kolegium Bursztynu i magicznego wiatru gór. Podobnie jak strzała, gór jest prosty i niezachwiany. To samo tyczy się tych, którzy ów symbol noszą. Czarodzieje bursztynu są znani ze swej bezpośredniości i braku cierpliwości wobec tych, którzy owijają swe dokonania w całą z pięknych słów i fałszywych modłów. Podobnie jak w przypadku ich obrzydzenia do wykrętów w prowadzonych rozmowach, czarodzieje bursztynu nie przywykli do bezpośredniego kierowania armiami. Nie dla nich jest ostrożne gromadzenie sił za kurtyną wydarzeń, ani też subtelne manewrowanie do momentu nastania odpowiedniej godziny. W ich mniemaniu wroga należy podjąć bezpośrednio i czym prędzej, szczególnie w sytuacji, gdy dany przeciwnik przedkłada rozwagę nad działania. Bursztynowi czarodzieje wierzą, że poszukiwanie przeciwnika jest przykładem niezdecydowania, co z kolei przyciąga jeszcze większą ilość wrogów, którzy gromadzą się niczym hiena do padliny. Najlepiej jest zatem stanąć z całą swą potęgą i spojrzeć na przeciwnika z pozycji siły, zamiast szukać zwycięstwa ze strachem w oczach po całej okolicy. Zwycięstwa, które i tak się wówczas odsuwa z uwagi na upływ cennego czasu. Magistrowie bursztynu czują się jak w domu, tylko przebywając w najbardziej dzikich ostępach leśnych, unikając ludzi, ludzkich miast i osad, poświęcając się na rzecz bardzo prostego stylu życia, polując na dzikie zwierzęta, jeśli muszą, i zajmując się ich tropieniem. Niekiedy sami żyją jak zwierzęta, jednak w każdym wypadku żyją tylko z tego, co da im sama ziemia, na której żyją. Jedynymi ludźmi, w których towarzystwie czują się swobodnie, są inni magowie bursztynu. Wiadomo jednak, że możni panowie imperialnych dworów nie widzą wielkiej różnicy między druidzkimi magistrami zakonu życia, a magistrami bursztynu, traktując ich jako swoich naturalnych odpowiedników. I na dzisiaj to by było tyle na temat zakonu bursztynu. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia. Wejdź na Patronite i wesprzyj projekt.